30 kwietnia wspominamy świętego Gualfarda. Gualfard urodził się w 1070 roku w Augsburgu. W 1096 roku pielgrzymował wraz z kupcami. Zatrzymał się m.in. w Weronie. Pracował tam krótko przy wyrobie siodeł. Ostatecznie osiadł nad rzeką Adygą, nieopodal Werony. Tam, mieszkając w gęstych lasach, prowadził życie pobożne. Po 20 latach odnaleźli go tam myśliwi, którzy sprowadzili go ponownie do Werony. Gualfard otworzył więc sklep przy opactwie San Salvatore. Jednak w czasie powodzi ponownie opuścił miasto i zamieszkał w wybudowanej przez siebie pustelni niedaleko kościoła Świętej Trójcy. Jako oblata przyjęli go kameduli z opactwa San Salvatore. Gualfard słynął z daru czynienia cudów, co ściągało do niego wielu okolicznych mieszkańców. Żył bardzo pobożnie, wiele pościł i umartwiał się. Gualfard zmarł 30 kwietnia 1127 roku. Czczony jest jako patron wytwórców siodeł. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.